Na warszawskim Okęciu, pod adresem 1 sierpnia 30B, funkcjonował niegdyś drugi co do wielkości w stolicy Zakład Winiarsko-Spożywczy Przemysłu Terenowego, tak zwany Warsowin. Obecnie dawne budynki kiedyś prężnie działającej fabryki położone są wśród krzewów, drzew i w bliskim sąsiedztwie wieżowców osiedla Jadwisin. Miejsce to już wkrótce może zniknąć z mapy Warszawy. Zakład powstał w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Warsowin produkował wina owocowe, miody, octy i musztardy. Produkcja Warsowinu znalazła swoje odzwierciedlenie w określeniach, które trwale zadomowiły się w potocznym języku, jak na przykład wino marki Okęcie. Pomimo, że cechą bukietu win owocowych Warsowinu była zauważalna zawartość dwutlenku siarki, a we włochowskich zakładach produkowany był głównie ocet i musztarda, niegdyś funkcjonowało też powiedzenie „nie ma przyjęcia bez Okęcia”. Teren dawnej fabryki został skomunalizowany w 1990 roku, a sam zakład funkcjonował do czasu postawienia go w stan upadłości w 1995 roku. Postępowanie to zostało formalnie zakończone w 2003 roku, a od 2016 roku terenem włada miasto stołeczne Warszawa. Obecny teren Warsowinu to kompleks opuszczonych budynków produkcyjno-magazynowych, gdzie można znaleźć ślady dawnej działalności w postaci skrzynek na butelki czy etykiet. Najbardziej charakterystycznym śladem dawnego zakładu jest znajdujący się przed wejściem na teren posesji na budynku dawnej portierni nieco zniszczony napis: Fabryka win i miodów pitnych Warsowin. Niestety, teren dawnych zakładów jest penetrowany przez młodzież i bezdomnych, a co jakiś czas wybuchają tam pożary. W odpowiedzi na pytania redakcji gazety Głos Włochowski, Małgorzata King, rzecznik Urzędu Dzielnicy, potwierdza incydenty z udziałem osób nielegalnie przebywających na tym terenie, wskazując jednocześnie, że odpowiedzialny za jego zabezpieczenie ZGN Włochy dokonał jego zamknięcia i oznaczenia zakazem wstępu. Dodatkowo okresowo monitoruje teren. Na niewystarczającą formę zabezpieczenia opuszczonych zabudowań wskazuje Jerzy Kowaliszyn, były zastępca burmistrza dzielnicy Włochy, a zarazem mieszkaniec Okęcia. Kiedy byłem zastępcą burmistrza dzielnicy Włochy w poprzedniej kadencji, podjęliśmy razem z dyrekcją ZGN decyzję, że obiekt powinien być chroniony, ponieważ budynki, co stwierdził nadzór budowlany, stwarzają zagrożenie, są po prostu niebezpieczne. W związku z czym zadbaliśmy o to, aby osoby nieupoważnione nie wchodziły na teren dawnej fabryki. Po wyborach ochrona została zdjęta i zaczęło się to, co się dzieje po dziś dzień, czyli mieliśmy tutaj już wiele pożarów. Był bardzo dramatyczny wypadek, kiedy młody człowiek spadł z dachu tego najwyższego budynku. Pomimo tego zasadności podnoszenia wydatków na ochronę nie widzi urząd, wskazując, że zaoszczędzona w ten sposób kwota, prawie 140 tysięcy złotych rocznie, pozwala zrealizować wiele niezbędnych potrzeb mieszkańców. Odrębną kwestią pozostaje przyszłe zagospodarowanie terenu byłego Warsowinu. W 2021 roku ogłoszony został konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania zakładający powstanie w tym miejscu zespołu komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz miejscami do parkowania. Konkurs jednak został unieważniony z powodu braku prac dopuszczonych do oceny. Nie wszyscy, a w szczególności mieszkańcy sąsiednich bloków, zgadzają się z taką koncepcją zagospodarowania terenu. Oczywiście mieszkań komunalnych brakuje, ale ten teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolei radomskiej. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł budowanie mieszkań komunalnych w tak bliskim sąsiedztwie torów, zwłaszcza, że kolej planuje rozbudowę trakcji i zamiast dwóch torowisk będziemy w tym miejscu mieli cztery torowiska. W poprzedniej kadencji zgłaszałem taki pomysł,
żeby zrobić tutaj miejsca parkingowe. Tu by śmiało można zrobić 200, może nawet 250 miejsc parkingowych, a to jest największa bolączka tego osiedla. Oczywiście to by nie rozwiązało kwestii parkingowych w skali całego osiedla, ale zawsze byłoby to coś. Mało tego, ZGN mógłby ogłosić konkurs na te miejsca i brać za to pieniądze, powiększyć swój, no raczej skromny budżet. Mój pomysł był taki, żeby te miejsca parkingowe usytuować tutaj bliżej wejścia, natomiast bliżej torów wprowadzić funkcję rekreacyjną. Wskazać również należy na pojawiające się w przestrzeni publicznej obawy mieszkańców przed sprzedażą tego terenu deweloperom, celem polepszenia sytuacji miejskiego budżetu. Z całą pewnością zagospodarowanie terenu dawnego zakładu nie zmieni się w najbliższym czasie. Urząd dzielnicy, pomimo pytania, nie wskazał, by zostały zarezerwowane na ten cel jakiekolwiek środki, jak również nawet nie określił terminu ogłoszenia nowego konkursu architektonicznego na koncepcję jego przyszłego zagospodarowania.